Ciasto Raffaello. Ciasto Raffaello jest to pyszne ciasto, które wszystkim się kojarzy z pysznymi cukierkami o delikatnym kokosowym smaku. Ciasto Raffaello nie wymaga pieczenia, jedynie gotowanie masy, którą należy użyć, aby wykonać to ciasto. W tym przepisie ciasto Raffaello wygląda jak klasyczne ciasto, jak kulki, które można kupić w sklepie, a do wykonania tego ciasta potrzebne są następujące składniki. Krakersy, wiórki kokosowe, jajka, masło, mleko, cukier waniliowy, mąka pszenna, mąka ziemniaczana i cukier. W pierwszej kolejności musimy oddzielić żółtko od białka i wszystkie jajka, które już oddzielimy, wrzucamy do miski. Dodajemy następnie pół szklanki cukru oraz cukier waniliowy i ucieramy za pomocą miksera. Kiedy już dokładnie wymieszamy te składniki, to dodamy mleko. A więc dodajemy mleko, dokładnie 1/4 litra mleka oraz mąkę ziemniaczaną i mąkę pszenną. I dokładnie mieszamy. Następnie musimy zagotować pół litra mleka i pół szklanki cukru. I gotujemy dokładnie na wolnym ogniu, aż się rozpuści cukier. Cały czas mieszamy. Następnie dodajemy utarte, zmiksowane wcześniej składniki. Wlewamy jednocześnie mieszając, aż uzyskamy gęstą, jednolitą masę docelowo konsystencji budyniu. Ona musi być naprawdę bardzo gęsta. Kiedy już będzie bardzo gęsta, musimy ją odstawić i wystudzić. Następnie dodajemy masło. To masło należy dokładnie utrzeć. Dodajemy po trochę do zmiksowanego masła masę, którą wcześniej wykonaliśmy. Jednocześnie mieszamy, miksujemy i dodajemy sukcesywnie wiórki kokosowe, półtorej paczki. Po wymieszaniu możemy się zająć układaniem krakersów na naszej formie. I układamy pierwszą warstwę krakersów. Jeśli forma ma wymiary, które nie umożliwiają ułożenia krakersów w ich oryginalnych rozmiarach, to po prostu wystarczy dostosować, przeciąć nożem, aby dokładnie zająć całą powierzchnię formy. I dodajemy masę na krakersy. Musimy ją rozsmarować na całej powierzchni. Następnie dodajemy drugą warstwę krakersów. Analogicznie jak pierwsza warstwa. Układamy. Jeśli wymiar Twojej blachy tego wymaga, to trzeba przyciąć krakersy. No i na drugą warstwę krakersów również
nakładamy masę. Równomiernie trzeba tą masę rozsmarować. Na koniec posypujemy masę wiórkami kokosowymi. Tutaj warto sporo wiórków kokosowych posypać. No i tak wygląda efekt końcowy. Ciasto jest bardzo dobre. Dość szybkie w wykonaniu. Smakuje bardzo podobnie jak klasyczne Raffaello. Życzymy smacznego. Zostaw komentarz pod tym filmem. Będzie nam bardzo miło. Zasubskrybuj nasz kanał na youtube.com/smaczneprzepisy. Pozdrawiamy.